Później smutne i wzruszające, aż w końcu momenty bardzo wesołe i radosne. Na końcu... O Synu Ziemi, jeżeli mnie pragniesz, nie szukaj oprócz mnie nikogo. A jeśli patrzeć chcesz na moje piękno, zamknij Twe oczy na świat i wszystko, co zawiera, gdyż moja wola i wola innego ode mnie, jak ogień z wodą, nie mogą mieszkać w jednym sercu. Tej pesanie, Zambra, która opowiada o trzech kobietach. W naszej podróży symbolizuje on trzy kobiety, które przyniosły to ważne przesłanie do Polski oraz pomagały je rozwijać. Martha Root podróżowała do Polski w XX wieku i podczas podróży podzieliła się przesłaniem Bahai z Lidią Zamenhof, córką Ludwika Zamenhofa, twórcy Esperanto. Lidia była pierwszą polską Bahajtką, którą znamy. Ola Pawłowska z kolei, wychowana w południowej Polsce, musiała emigrować ze względów historycznych, w Kanadzie została Bahaitką i poświęciła całe życie szerzeniu przesłania, w tym w rodzinnej Polsce.
Synu Sprawiedliwości. Dokądże może się udać miłośnik oprócz do ziemi ukochanego swego? I który szukający zazna spokoju z dala od pragnienia serca swego? Dla prawdziwego kochanka życie jest połączeniem, a śmiercią rozłąka. Pierś jego próżna jest cierpliwości, a serce nie ma spokoju. Miliardy żywotów by porzucił, by śpieszyć do ustronia ukochania swego. I prostary są kudom oszyt, kiedy zdarwa tanie maszu. Oh.
چون همایش به هوای قدس پرواز کن و از نفس بگذر و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارا. Że umożliwili nam wszystkim odbycie tak wspaniałej podróży. Jest to historyczna chwila i cieszymy się, że wszyscy Państwo mogli dzisiaj z nami być, świętować, inspirować się. Zapraszamy także na rozmowy o przesłaniu Bahai oraz o tym, co możemy razem robić, aby zmienić nasz świat na lepsze, zmieniając naszą lokalną okolicę, niosąc radość, pokój i szczęście naszym sąsiedztwom. Zapraszamy do dołączenia do naszych działań w różnych miejscach w rejonie krakowskim.